Co musiałoby się wydarzyć, żebyś powiedział, że miałeś wyjątkowy dzień? Co sprawiłoby, że wszystko, co znasz, nagle wydaje się nieważne? Teraz nadchodzi właśnie taki dzień. Dzień, który nie bez powodu nazywany jest wielkim. Tego dnia ktoś wyjątkowy zmienił bieg historii. Ty też możesz go poznać. On może zmienić twój jeden dzień i całe twoje życie. Life Church Warsaw. Cześć! Witajcie w kościele. Dzisiaj niedziela wielkanocna, czyli największe i najpiękniejsze święto, bo celebrujemy to, że Jezus wygrał dla nas wolność. Jak tu nie być wdzięcznym? Jak tu nie uwielbiać? Zachęcam was do tego, żebyście wstali, podnieśli ręce i śpiewali razem z nami. Ta głowa, którą ranił cierni, w koronie teraz jest. On klęcząc umył stopy me, dziś jemu kłaniam się. Ten, który wziął mój wstyd i grzech, okryty chwałą jest. Miłości doskonałej moc w nim objawiła się. Mój Bóg, mój Pan, zwycięzcą jest mój Bóg, Król chwał, niech przyjmie cześć. Mój Bóg, mój Pan, zwycięzcą jest mój Bóg, Król chwał, niech przyjmie cześć. Mój cały strach usuwa się, bo on pokojem jest. Ostatni oddech, który wziął, ożywia teraz mnie. Mój Bóg, mój Pan, zwycięzcą jest mój Bóg, Król chwał, niech przyjmie cześć. Mój Bóg, mój Pan, zwycięzcą jest mój Bóg, Król chwał, niech przyjmie cześć. Niech przyjmie cześć. Uwielbiamy Cię, Jezu. Dziś Twój Duch podnosi mnie z klęski do zwycięskich dni. To z martwych wstały Król przywraca życie mi. W Twym imieniu mogę stać i ogłaszać tryumf dziś, bo z martwych wstały Król przywraca życie mi. Dziś Twój Duch podnosi mnie z klęski do zwycięskich dni. To z martwych wstały Król przywraca życie mi. W Twym imieniu mogę stać i ogłaszać tryumf dziś, bo z martwych wstały Król przywraca życie mi. Bo z martwych wstały Król przywraca życie mi. Grób, w którym leżał Chrystus Pan, był pusty.
pusty po trzech dniach. Niech cały świat usłyszy, że nasz Bóg pokonał śmierć. Nasz Bóg pokonał śmierć. Mój Bóg, mój Pan, zwycięzcą jest. Mój Bóg, Król chwał, niech przyjmie cześć. Mój Bóg, mój Pan, zwycięzcą jest. Mój Bóg, podnosi mnie z klęski do zwycięskich dni. To zmartwychwstały Król przywraca życie mi. W Twym imieniu mogę stać i ogłaszać triumf dziś. Bo zmartwychwstały Król przywraca życie mi. Bo zmartwychwstały Król przywraca życie mi. Przywraca życie mi. Gdy czekaliśmy w ciemności, gdy już cień nadziei znikł, wtedy Ty przyszedłeś z nieba, miałeś łaskę w oczach swych, by spełniły się proroctwa, słowo przyszło na ten świat, zostawiło tron swej chwały, by zamieszkać pośród nas. Nas od win, by pojednać ziemię z niebem, Ty na siebie wziąłeś krzyż. Nawet w bólu i w cierpieniu przed oczami miałeś cel, żeby przynieść nam zbawienie. Jezu, Ty poniosłeś śmierć. Wstrzymał dech, odsunięty został kamień, Boży Syn pokonał śmierć. I umarli wstali z grobów, a zasłona pękła w pół. Teraz może przyjść do Ojca każdy, kto uwierzy Mu. Tak się zrodził Kościół Twój, ogień w nim rozpalił Ewangelii Twojej głos, nie ucichnie nigdy już. Przez Twą krew w imieniu Twym dziś prawdziwą wolność masz.
dałeś mi zbawienia dar. O, godzien chwały jest nasz Bóg, Ojciec, Syn i Święty Duch, Majestacie wiecznie. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją ofiarę. Dziękujemy Ci za to, że Ty postanowiłeś zejść tutaj na ziemię, stać się tak jak my i poświęcić swoje życie, umrzeć za to, żebyśmy my mogli mieć zagwarantowaną przyszłość w wieczności. I nie ma takich słów, nie ma takiego uwielbienia, którym byśmy byli w stanie Ci podziękować, ale będziemy wciąż Cię uwielbiać mimo tego. Będziemy Cię uwielbiać, kochamy Cię z całego serca. Jesteś najlepszym, największym, najpotężniejszym Bogiem. Dziękujemy Ci za to wszystko, czego dokonałeś. Dziękujemy Ci za krzyż, dziękujemy Ci za Twoje poświęcenie. Kochamy Cię z całego serca, Jezu. Amen. Hej Kościele, bardzo się cieszę, że możemy spotkać się razem w ten wielkanocny poranek. Wielkanoc 2021. Chrystus zmartwychwstał, zaprawdę zmartwychwstał. Świętujemy dzisiaj jeden z najpotężniejszych momentów w historii ludzkości. Kiedy Jezus, który umarł, pokonał śmierć i dał nam wszystkim wolność i życie wieczne poprzez akt zmartwychwstania. Dzisiaj będziemy mówić o tym, co to znaczy, że odzyskaliśmy raj, że zdobyliśmy raj na nowo. Jest taki popularny, bardzo popularny show teraz w telewizji, nazywa się Hotel Paradise. I myślę sobie, że wielu ludzi myśli, że tak wygląda raj, jak jakaś po prostu piękna plaża na Zanzibarze czy na Bali. Ale raj zdobyty, który Chrystus dla nas wygrał, jest czymś o wiele więcej. Będziemy dzisiaj czytać z Ewangelii Łukasza niesamowity fragment, w którym Jezus daje nam raj w zastępstwie braku tego raju, w zastępstwie potępienia, w zastępstwie poczucia winy. I myślę, że dzisiaj, jeżeli możemy świętować Wielkanoc w jakikolwiek sposób, to świętujmy ją skupieni na tym, że dostaliśmy coś od Chrystusa, na co żadne z nas nie zasłużyło, ale mimo wszystko Bóg w swojej miłości, w swojej łasce, w swoim miłosierdziu dał nam najpiękniejszą i najpotężniejszą rzecz. Tożsamość i wieczność razem z Nim i wolność od grzechu i od winy. Ja chcę Wam powiedzieć, że mam na sobie nasz wielkanocny merch, mogę się ładnie odwrócić. Nasz operator Krzysztof powiedział mi, że tak to będzie dobrze wyglądać. Proszę spojrzeć. Mam nadzieję, że ta kurtka będzie do kupienia. Jeżeli spodobał Wam się nasz wielkanocny merch, będziecie mogli go kupić sobie przez tam parę dni. Na pewno będziemy robić aukcję z tą kurtką. W końcu ta kurtka leży na mnie. Ale też musiałem ją pożyczyć od jednego z naszych wokalistów. Tak to czasami bywa. Takie jest życie. Nieważne. Tytuł dzisiejszego wielkanocnego kazania, nie mogę się doczekać, jak zaraz jeszcze zjem kolejną porcję jajeczek, a potem zjem żurek. Nie mogę się doczekać, wszyscy usiądziemy z przyjaciółmi, z rodziną przy stole, bo to jest piękny wielkanocny dzień, wart celebracji, ale chcę Wam powiedzieć, że najważniejszą rzeczą dzisiaj jest to, że możemy pamiętać o tym, że zyskaliśmy coś, na co nie zasłużyliśmy. Raj odzyskany. Chciałem się Was zapytać jedną rzecz. Najgorsza rzecz, jaka może przytrafić się człowiekowi, to to, że jednak odczuwamy ogromne poczucie winy za coś, co zrobiliśmy. I myślę sobie o tym, że takie słowo winny, które gdzieś krąży w naszych głowach, kiedy zrobimy coś złego, słowo winny, które gdzieś w naszym życiu zawsze odbija się echem, to jest słowo, które prześladuje nas przez większość naszych dni. Często słowo winny słyszą ludzie, którzy dostają wyrok za przestępstwo. Często słowo winny słyszą ludzie w sądzie, którzy tak naprawdę zostali skazani. Dzisiaj chcę Wam pokazać historię kogoś, kto został skazany za przestępstwo na potępienie, ale zamiast tego wyroku skazania na potępienie dostał od Chrystusa raj. Będę dzisiaj mówił o dwóch złoczyńcach, którzy zawiśli razem z Chrystusem na Golgocie.
A mimo, że jest to historia przed zmartwychwstaniem, musimy zrobić sobie mały backup story do tego niesamowitego wydarzenia, które celebrujemy dzisiaj, czyli zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i zrozumieć, jak potężną historię opowiada nam Ewangelia Łukasza w tym właśnie momencie, kiedy tak naprawdę historycznie Jezus ukrzyżowany wśród dwóch ludzi, którzy na to zasługiwali, a On był bez winy, jednak podarowuje jednej z tych osób raj i dlaczego go podarowuje, to jest sedno dzisiejszego kazania. Zacznijmy od początku. Jest takie greckie słowo kakourgon. Kakourgon oznacza złodzieja, oznacza złoczyńcę, oznacza oskarżonego za coś, co ukradł. I myślę sobie, że Biblia pokazuje nas jako ludzi, którzy wzięli coś, na co nie zasłużyli, którzy myślą, że mają coś, czego tak naprawdę nie powinni mieć w swoim życiu. Czyli myślimy sobie, że mamy wolność i swobodę, ale mimo to żyjemy w obciążeniu z powodu naszego grzechu, z powodu wyborów, które często dokonujemy. Żyjemy jednak zniewoleni poczuciem winy, jednak żyjemy zniewoleni grzechem, który jest w naszym życiu. I myślę sobie, że to greckie słowo świetnie oddaje tą sytuację, dlatego że to greckie słowo tyczyło się właśnie tych dwóch złoczyńców, którzy wisieli razem z Chrystusem na krzyżu, kiedy On w agonii umierał w Wielki Piątek. Dlaczego to mówię? Dlatego, że każdy z nas jest takim złoczyńcą, który jest coś winien, wziął coś nie swojego i możemy zareagować na to na dwa sposoby. Są dwie odpowiedzi na cierpienie z powodu poczucia winy. Jedna jest taka. Obwiniamy innych za to, że nasze życie wygląda tak, jak wygląda. Obwiniamy innych za winę, którą nosimy za to, że ktoś pokazuje na nas palcami, mówią, to ty jesteś winien, nie, nieprawda, moje życie mnie do tego skłoniło, nie, niestety nie miałem innego wyboru, no wiesz, jestem tylko człowiekiem, zawsze jestem w stanie popełnić błąd, więc jakby przerzucamy poczucie winy na okoliczności, na innych ludzi, na naszą naturę, przerzucamy poczucie winy na rzeczy, które są na zewnątrz nas, ale druga postawa, którą możemy wykazać i tą drugą postawę właśnie prezentuje jeden z tych złoczyńców, który wisi na krzyżu, to przyznanie się do tego, że tak, jestem winien i zasługuję na karę. W pokorze jesteśmy w stanie opisać doskonale swoje poczucie winy. Niechętnie wybieramy tą drugą opcję. Pozwólcie, że przeczytam wam fragment z Ewangelii Łukasza, który obrazuje tą sytuację, kiedy Jezus zawisł na krzyżu, na Golgocie, razem z tymi dwoma złoczyńcami. Jeden ze złoczyńców zaczął mu również urągać. Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Drugi natomiast skarcił go. Czy ty się Boga nie boisz, choć wymierzono ci taki sam wyrok? Nam wprawdzie sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na to, na co ten człowiek nie zasłużył, bo nie zrobił nic złego. I dodał, Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Kontrast tych dwóch postaci, kontrast tych dwóch historii, to jest również kontrast naszej postawy w stosunku do Chrystusa, który umierał na krzyżu. Dlatego, że albo wybieramy zaprzeczenie temu, że jesteśmy winni, albo możemy wybrać opcję pokory i powiedzieć, faktycznie coś jest z moim życiem nie tak. Chryste, spójrz na mnie. Chryste, wejrzyj na mnie i kiedy już dostaniesz się do raju, pamiętaj o mnie. Myślę, że złoczyńca nie chciał przebaczenia. Ten złoczyńca, który przyznał się do winy, nie chciał absolutnie tego, żeby Chrystus go usprawiedliwił tu i na krzyżu, ale w pokorze powiedział, jest coś ze mną nie tak. Królu, pamiętaj o mnie. Jest coś ze mną nie halo. Chrystusie, spójrz na mnie i wiedz, że przyznaję się do tego, że jestem w beznadziejnym miejscu. Wiele osób dzisiaj zastanawia się, jaka jest moc zmartwychwstania Chrystusa. Chcę wam powiedzieć, że moc zmartwychwstania Chrystusa bierze się z pokory. Chrystus był pokorny i poszedł na krzyż, umierając śmiercią krzyżową, bo wiedział, że odbierze dla nas zwycięstwo, które zmieni historię świata. A zmienia tę historię świata dlatego, że dzisiaj żaden z nas, kiedy powie, że faktycznie czuje się winny, jego głos nie zostanie zabrany przez echo i przez przestrzeń wokół nas. Jego głos nie spadnie gdzieś w dziurę i powie tak, przyznaję się do winy i co dalej? Często ludzie myślą sobie, tak, czuję się winny, ale nie mam żadnej perspektywy. O wiele łatwiej jest żyć w zaprzeczeniu, powiedzieć, nie, nie jestem winny, nie ma żadnych konsekwencji, trudno, to nie moja sprawa, musiałem tak postąpić. Ale często zastanawiam się, co z tego, kiedy się przyznam? Co z moją pokorą? Gdzie może zaprowadzić mnie moja pokora? Raj odzyskany to jest właśnie dowód na to, dzisiaj przy zmartwychwstaniu, które celebrujemy, możemy zobaczyć to doskonale, że ten raj odzyskany to jest moment, w którym możemy zobaczyć, że pokora jednak otworzyła drzwi. Jeżeli dzisiaj jesteś osobą, która w ten dzień Wielkanocy myśli sobie, wow, jak mogę być bliżej Chrystusa, jak mogę celebrować bardziej to święto Wielkanocy, chcę ci powiedzieć,
pokornie przyznaj się do tego, że jesteś osobą, która potrzebuje nadziei, która potrzebuje perspektywy i która potrzebuje jednak, żeby te nasze popękane fragmenty życia, te nasze ciemne zakamarki serca zostały nam przebaczone, zostały wzięte i zostały zauważone jako pokornie przyznane się do nich. I myślę sobie, Chrystus patrzy się na nas i myśli sobie, pokornie odziedziczą Królestwo Niebieskie, pokornie odziedziczą Ziemię, pokorni będą tymi, którzy tak naprawdę zobaczą nową perspektywę wieczności. Gdyby Chrystus szamotał się na krzyżu i powiedział, nie zasługuje na to, nie zobaczylibyśmy dzisiaj zwycięstwa zmartwychwstania. To, co dzisiaj jest bardzo rzadką walutą przetargową, to, co dzisiaj jest niepopularne, to waluta pokory. Waluta tego, że jednak ja jestem w błędzie, nie mam kompleksu Boga, nie jestem osobą, która myśli doskonale, ale jestem osobą, która popełnia błędy i często zapętla się w swoim myśleniu. I ta pokora jest kluczem, dla którego zmartwychwstanie zadziałało, dlatego że Chrystus pokornie umarł za nas, za ciebie i za mnie. Wziął swój grzech, stał się grzechem za nas, po to, żebyśmy mogli dzisiaj otrzymać to zwycięstwo. Ale tak jak widzimy w tej pięknej historii, która jest niesamowicie potężną historią o raju odzyskanym, każdy z was dzisiaj, w ten dzień Wielkanocy, w ten dzień zwycięstwa Chrystusa w naszym życiu, może odzyskać raj, kiedy pokornie powiemy, Jezu, potrzebuję Ciebie. Jestem tak jak ten złoczyńca na krzyżu i dzisiaj chcę zrozumieć prawdziwą moc Wielkanocy. Chcę dzisiaj celebrować ten dzień, tak jak wszyscy ludzie celebrują od lat, od setek lat w Kościele. Chcę zrozumieć, dlaczego ten dzień nie jest po prostu wydarzeniem historycznym, ale ten dzień jest personalnym świętem każdego złoczyńcy, który na krzyżu mówi, Jezu, Królu, pamiętaj o mnie, kiedy będziesz w raju. Dzisiaj jest dzień Wielkanocy. Chrystus chce o tobie pamiętać, dlatego że Chrystus pamięta indywidualnie o każdym z nas. Jeżeli przyjdziemy w pokorze i powiemy, potrzebujemy Cię, Jezu. Dzisiaj jest Wielkanoc, którą chcę celebrować. Przyznaję się do swoich błędów. Pomóż mi żyć życiem wolnym od tych pomyłek, od obciążenia winy, od tego bagażu, za który muszę ponosić konsekwencje. Chrystus powie Ci, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Niesamowite jest to, że ludzie mają różną percepcję raju, ale ta prawdziwa percepcja raju to wolność od grzechu, wolność od poczucia winy i powołanie do życia wiecznego, które Chrystus dla nas zwyciężył na krzyżu. Niesamowity dzień zwycięstwa, który może być również Twoim zwycięstwem. Jeżeli jesteś dzisiaj z nami online, tutaj, na Facebooku, na YouTubie, jeżeli myślisz sobie, co ta Wielkanoc ma wspólnego ze mną, co ta Wielkanoc tak naprawdę może mi przynieść, chcę Ci powiedzieć, dzisiaj jest ten dzień, w którym może przynieść Ci wolność. Pozwólcie, że pomodlę się na sam koniec. A wy możecie powtarzać za mną w swoich sercach, a możecie też powtarzać na głos proste słowa modlitwy, które wychodzą prosto z prawdy raju odzyskanego na krzyżu. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że w pokorze poniosłeś śmierć i w pełnej chwale zmartwychwstałeś. Dzisiaj chcę, żeby Twoje zmartwychwstanie, żeby ten dzień Wielkanocy był również moim personalnym zwycięstwem. Dlatego nie mówię i nie zaprzeczam temu, że jestem w złym miejscu, że popełniłem błędy, że jestem grzeszny, ale dzisiaj przychodzę i tak jak ten złoczyńca chcę odzyskać raj. A mogę go odzyskać tylko poprzez to, że powiem, coś jest ze mną nie tak, Jezu, pomóż mi, napraw mnie, stań się królem mojego życia i poprowadź mnie do lepszej rzeczywistości. O to Cię proszę. Amen. Jeżeli pomodliłeś się tą modlitwą dzisiaj z nami, albo dała Ci do myślenia to całe przesłanie i może to przesłanie z zeszłego tygodnia w Niedzielę Palmową, chcę, żebyś napisał nam prywatną wiadomość na naszym profilu na Facebooku albo na Instagramie, dał nam znać na YouTubie, że jesteś taką osobą, która chciałaby zrobić coś więcej niż tylko pomodlić się tą modlitwą, że chciałbyś zacząć pełnię życia. Wielkanoc jest dobrym momentem, żeby to zacząć. Kochani, bądźmy odważni, celebrujmy Wielkanoc jako jedno z najpotężniejszych świąt, jakie tylko mogło wystąpić w historii ludzkości, dlatego że to jest dzień, w którym odzyskaliśmy raj. To jest dzień, w którym odzyskaliśmy raj nie o własnych siłach, ale dzięki miłości, łasce, pokorze i poświęceniu Boga, który stał się człowiekiem. Niech Chrystus dzisiaj króluje w waszych życiach. Niech Chrystus prowadzi was do zwycięstwa. Dziękuję za to, że byliście z nami. Miejcie dobrą Wielkanoc, dobre święta i widzimy się już w przyszłym tygodniu, uwaga, i tutaj online rano, i fizycznie o godzinie 17 w kaplicy przy Puławskiej 114 w Warszawie, żebyśmy mogli jako Kościół spotkać się fizycznie razem i celebrować to, że jesteśmy Kościołem, który kocha Chrystusa i może być razem w tym pięknym dniu. Dzięki!
Co musiałoby się wydarzyć, żebyś powiedział, że miałeś wyjątkowy dzień? Co sprawiłoby, że wszystko, co znasz, nagle wydaje się nieważne? Teraz nadchodzi właśnie taki dzień. Dzień, który nie bez powodu nazywany jest wielkim. Tego dnia ktoś wyjątkowy zmienił bieg historii. Ty też możesz go poznać. On może zmienić twój jeden dzień i całe twoje życie. Life Church Warsaw.